Cmentarz parafialny w Kraśniku, jedna z najstarszych nekropolii w okolicy, miejsce, które kryje wiele tajemnic i ciekawostek. Od 180 lat właśnie tutaj chowani są zmarli mieszkańcy naszego miasta. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilka mogił z pierwszych lat istnienia cmentarza, a najstarsze z nich pochodzą z 1840 roku i wyróżniają się wśród innych pomników. To są piękne, klasycystyczne sokoły, które mają portyki, które mają rzeźbione kartusze herbowe z godłami, z tarczami heraldycznymi, z hełmami, z klejnotami, drodzy Państwo. To się także stosunkowo rzadko zdarza, zwłaszcza na nekropoliach, no bądźmy szczerzy, bądź co bądź, prowincjonalnych, prawda? Kolumny, imitujące kolumny starożytne. Jeśli podejdziemy do tego nagrobka, zwróćcie uwagę, amfory. Ryte amfory, dwie amfory z tej strony i dwie amfory z tej strony. Nawet nieźle zachowane napisy. A tutaj mamy grobowiec z roku, z tamtej strony zdaje się jest data. 1842. Dominik Schulz, społeczny opiekun zabytków miasta Kraśnik, o cmentarzu wie bardzo dużo, a wycieczka z nim między mogiłami to nie lada rarytas, nie tylko dla osób, które interesują się historią naszego miasta. To jest nekropolia, która ma bez mała 180 lat, bo w tym roku mija te 180 lat. Ona powstała w 1839 roku i nawet pewnie większość tych, którzy odwiedzają tą nekropolię, jak i parafian, nie jest w stanie wskazać najstarszych pomników na tym cmentarzu, a tymczasem mamy tutaj aż 7 pomników z pierwszych 15 lat istnienia tej nekropolii. I to się bardzo rzadko zdarza, nawet na znacznie starszych nekropoliach, żebyśmy mieli zachowane pomniki z pierwszych lat funkcjonowania cmentarza. To jest ważne, ponieważ one nam wyznaczają pierwszą fazę budowy cmentarza. I gdy się zastanawiamy, gdzie dany cmentarz został poświęcony pierwszy raz, to tam, gdzie są te najstarsze nagrobki, najstarsze pomniki, on został poświęcony. A tutaj w Kraśniku ich wartość jest dodatkowo o tyle duża, że większość z nich, to znaczy 6-7, jest zgrupowana w jednym miejscu, sąsiadują z sobą i na tym w sumie niewielkim terenie one oddają pierwotny układ pomników nagrobnych, które zostały tutaj zbudowane. No i wreszcie to jest nekropolia, która jest cały czas pełna tajemnic. I przykład mogiły czerwonoarmistów, która już teraz jest mogiłą żołnierzy Wojska Polskiego, to jest tylko taki przykład, dlatego że mamy tak zwaną kwaterę partyzancką na samej górze tego cmentarza. Oczywiście o niej czerpiemy informacje z tablicy, która tam jest umieszczona, ale ci, którzy znają historię, ci wiedzą, a dzisiaj o tym też będziemy mówić, że pierwotnie tam była zupełnie inna tablica poświęcona komuś innemu, natomiast w dokumentach urzędowych stwierdzono, że w tej kwaterze pochowano jeszcze kogoś innego. Tak więc ta kwatera także jeszcze czeka na odkrycie swojej historii. Kraśnicki cmentarz, pełen tajemnic, tych zabranych do grobu, jak również tych historycznych. Wiele z nich z pewnością zostanie odkrytych, jednak wiele zostanie na zawsze pod grobową płytą.